Raz, dwa, trzy, cztery. Hej, cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. No i cóż, powiem wam, że wpadliśmy w taki niezgorszy tunel czasoprzestrzenny. Chociaż w sumie może to jest takie troszeczkę stwierdzenie na wyrost, ponieważ nie słyszałem o nikim, kto wpadł w tunel czasoprzestrzenny, a może nawet jak wpadł, no to nie wypadł, no bo nic o tym do tej pory o tunelach czasoprzestrzennych zbyt dużo, chyba jeśli się nie mylę, to raczej nie wiemy. Nie wiem, bo aż tak się tym nie interesuje, no ale może mniejsza o większe. Tak mi po prostu to określenie pasowało, ponieważ słuchajcie, ogólnie dzisiaj będziemy sobie otwierali wasze listy. No i sytuacja jest generalnie taka, że ja jakoś tak z 2-3 miesiące temu poinformowałem was na moim, właśnie na YouTubie, na koncie na YouTubie, że mam skrytkę pocztową. Ogólnie teraz w ogóle jakbyście byli ciekawi, jaka to skrytka, jakbyście chcieli mi coś wysłać i pojawić się w kolejnym odcinku tego typu, to odsyłam do opisu, tam jest wszystko napisane po prostu. Rozwincie sobie opis tego filmu i tam znajdziecie instrukcję, jak się właśnie na taki odcinek u mnie dostać ogólnie po prostu. Czyli jak mi wysłać jakiś liścik, na jaki adres należy go wysyłać. No i słuchajcie właśnie. No i generalnie tak z trzy miesiące temu powiedziałem wam, że mam skrytkę i wtedy dostałem dwa listy i te dwa listy otworzyłem na filmie, który nagrywałem właśnie też koło 2-3 miesięcy temu, coś takiego. Ale spokojnie, nie szukajcie go na kanale, bo sobie wyobrażam, że może ktoś teraz już zatrzymał film i szukać na kanale, czy nie przegapił tego materiału. Nie, ponieważ ja wtedy nagrywałem otwieranie tych dwóch listów, ale tego filmu nie opublikowałem, ponieważ tam chciałem do niego dograć jakiś początek, wstęp, coś takiego. No i finalnie tego nie zrobiłem, bo tam wiadomo, sesja i te sprawy, miałem na studiach trochę do roboty, dlatego też nie za bardzo miałem czas, żeby to zrobić. No i tak mi się przedłużyło, że tak naprawdę zostały mi jeszcze dwa listy, które dostałem, czyli łącznie cztery liściki. No i generalnie tak to śmiesznie wygląda, bo tamten materiał właśnie z tych pierwszych dwóch listów nagrywałem 2 albo 3 miesiące temu, ten nagrywam teraz, więc jest troszeczkę różnica. Może być też różnica, jeśli chodzi o jakość samego materiału, ponieważ o ile aparatem nagrywałem tym samym, to tak jak widzicie, mam teraz mikrofon krawatowy, kupiłem sobie mikrofon krawatowy. Na poprzednim materiale tego mikrofonu krawatowego jeszcze nie miałem, także no może być znaczna różnica w jakości. Postanowiłem, że najpierw pokażę wam właśnie ten filmik sprzed 3 miesięcy, a potem otworzymy sobie te liściki, które mam teraz. Także już bez przedłużania leci film, który nagrywałem dla was jakieś 2-3 miesiące temu. Okej, także chyba pora zabrać się za otwieranie tych dwóch listów, jakie dostałem do tej pory. Przyznam się wam szczerze, że ja sam nie mogłem się doczekać. Nie mogłem się doczekać właśnie na to otwieranie, ponieważ najzwyczajniej w świecie jestem ciekaw, co w tych listach jest. Tutaj, tak jak widzicie, mamy jeden mniejszy, drugi większy. W tym większym już podpatrzyłem, bo tutaj się zrobiła taka dziura, tak jak widzicie. Podpatrzyłem, że tam jest chyba jakiś miś czy coś takiego, no nie jestem pewien. Jeżeli właściciel, mam nadzieję, że jakby ta osoba, która wysłała mi ten list, się nie obrazi po prostu, że podpatrzyłem poza odcinkiem. Po prostu naprawdę nie mogłem, nadużywam słowa po prostu, w każdym razie. Nie mogłem się powstrzymać, bo najzwyczajniej w świecie jestem ciekawy, tak? To są moje jakby pierwsze wiadomości, przesyłki, jakie dostałem od widzów. Także no bardzo, bardzo dziękuję tym osobom, które mi te listy wysłały. Tu pozwoliłem sobie jeszcze również zamazać adres, bo ktoś tu napisał swój adres, więc pozwoliłem sobie zamazać, żebyś później nie miał ewentualnych nieprzyjemności. Unboxing nagrywany na stoliku, który niestety będę musiał oddać mamie, bo to jest taki stolik, który zazwyczaj stoi na ogrodzie. Ja go wziąłem na czas zimy, wziąłem go do siebie do pokoju, bo miałem względem niego różne plany, no ale niestety skończyło się tak, że robił on tylko jako półkę, w sensie robił on tylko za półkę u mnie w pokoju, no i jakby teraz zaczyna się robić cieplej, więc no mama chce stolik z powrotem na ogród, także prawdopodobnie już kolejne listy, jeżeli jakieś oczywiście będą, będziemy otwierali sobie w innych miejscach, no będę kombinował, gdzie my to będziemy robili. No i dobrze, może bez przedłużania już, bo i tak przedłużam, widzę, że już 2,5 minuty, przejdźmy sobie do pierwszego listu. Jest to taki mniejszy list, no i zaraz zobaczymy, co jest w środku. Nadesłany jest przez Jakuba. Także zaraz zobaczymy. Ojejku, coś trochę się porwało. No, ja niestety nie mam skilla w takich rzeczach. Okej, w środku mamy, zaraz zobaczymy co. To być może jest jakiś fanart, nie wiem. Tutaj, tak jak widzicie, koperta jest już ładnie pusta, więc możemy ją sobie odłożyć na bok. I zobaczymy, co jest w środku.
Co my tu mamy? To wygląda jak jakiś fanart, wiecie? Znaczy to wygląda jak rysunek, ja już widzę, że to jest ten, że to jest rysunek. Zobaczymy zaraz, co to takiego jest. Nie wiem, czy tak wyglądam, ale spoko. Co tu jest napisane? Zniszczyć balony. I trzymam jakąś sadzonkę. No dziękuję za rysunek, z tyłu jest jeszcze jakaś wiadomość. Hej, cześć, jestem twoim widzem od mniej więcej 11 miesięcy. Życzę ci dużo szczęścia, zdrowia. 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 i 9 zer. Ile to będzie? 11 miliardów? Chyba tak, 11 miliardów subskrypcji. Ostrów Świętokrzyski, godzina o 20:49 było pisane, 18:03 list był pisany, podpisany oczywiście Jakub, także no słuchaj, bardzo dziękuję, ten obrazek mnie rozwala. Zobaczę, będę, myślę, że, znaczy na pewno go zachowam, tylko zastanawiam się jeszcze co z nim zrobię. Aha, to w ogóle nie jestem ja, tylko to jest ta małpka z Bloons Tower Defense 5 albo Bloons Tower Defense Battles, tak teraz sobie właśnie zdałem sprawę. Świetnie, świetnie, pomyliłem siebie z małpą, no ale cóż, no czasem tak bywa. Otwórzmy sobie w takim razie teraz ten większy liścik i zobaczymy, co z kolei tutaj jest w środku. Bardzo ci w ogóle dziękuję, Jakubie, za wykazanie się jakąkolwiek inicjatywą. Dziękuję po prostu za liścik. Ojejku, czuję, że to mi będzie ciężej otworzyć, szczególnie w tych rękawiczkach, to nie należy do najprostszych czynności, jeśli mam być szczery. No, otworzymy go trochę bardziej ekstremalnie, ale stale uważam, żeby nie uszkodzić zawartości, więc spokojnie. Tutaj nic postaram się nie uszkodzić. Zobaczymy najpierw tę karteczkę. Tam w środku jest... Okej, jest liścik, jest... Co tutaj mamy? Oglądaj, jeśli chcesz, i BTD. Najlepszy youtuber na świecie, 30k subów, prawie 100 odcinków Bloons TD. Batus. Szkoda tylko, że oglądaj jest z błędem, ale no dobrze, bardzo dziękuję za rysunek, bardzo dziękuję za rysunek, też myślę, że gdzieś to wykorzystam, tak jak mówię, oglądaj pisze się przez on, nie przez on, no ale cóż, bardzo dziękuję, zabierzmy się może jeszcze za liścik, to jest Dart Małpka, tak tutaj jest podpisana, zabierzmy się właśnie za... Teraz za to, tu jest tak jak widzicie liścik i jakaś minka. Liścik jest chyba dość długi, jest całkiem długi, zaraz zobaczymy, ja wam go przeczytam. Cześć Filip, lubię twój kanał, bo masz fajne odcinki, najbardziej podobają mi się też Bloons Tower Defense Battles. A mówiąc do rzeczy, w kopercie masz fanarta dla ciebie, PS, podkreśliłem, że dla ciebie, chociaż że to logiczne. Okej. Mniej więcej rozumiem, o co ci chodziło, chociaż tak średnio to logicznie napisałeś, ale tak czy owak rozumiem, o co ci chodziło. I prawie bym zapomniał, chciałbym, żebyś nagrał odcinek z tego, jak pokazujesz twoje małe albo duże studio, gdzie nagrywasz. I jeszcze jedno, pozdrowisz, bardzo byłbym wdzięczny. Pozdrawiam cię, Szymon, bo to jest od Szymona. I jeśli chodzi o studio, to być może kiedyś pokażę. Znaczy studio to jest moim zdaniem dość wyolbrzymione stwierdzenie, no ale tak czy owak być może kiedyś pokażę stanowisko właśnie, gdzie nagrywam. Mam to w planach. I jeszcze jest kilka pytań, a mianowicie ile masz lat? Mam aktualnie, w tym roku będę miał 20, skończę 20 lat, tak to się mówi? No będę miał 20 urodziny, no tak, to chyba skończę 20 lat. Jaki masz telefon? PS, ten zepsuty. Zaraz wam pokażę, jaki mam telefon. On już nie jest zepsuty, tylko nie wiem, czy ja mam go gdzieś blisko siebie. Z2, zaraz sprawdzę. Okej, jestem. To jest mój telefon. Jest to Samsung Galaxy J5. I w ogóle polecam ten telefon, bo jakoś tak całkiem... jest całkiem spoko. I jeszcze tutaj, oj, masz świnkę... Świnkę mocy, PS, pomoże ci w nagrywaniu. Świnka mocy to jest prawdopodobnie to, co właśnie tutaj znalazłem w środeczku. Już wam pokazuję, co to takiego jest. Świnka. Ja myślałem, że to jest na początku, jak ja patrzyłem przez ten mały otwór, myślałem, że to jest niedźwiedź polarny. Ale tak czy owak, dziękuję za świnkę, dziękuję oczywiście za... również za obrazki. No i cóż, to tyle. Tutaj macie wszystko, jeszcze sobie podsumujemy, co ogólnie dostaliśmy. W tej dużej był liścik, który przeczytaliśmy oraz... No, tutaj po drugiej stronie nic nie było.
oraz taki fanarcik. Z błędem, bo z błędem, ale ważne, że się chciało, tak? Ważne, że się chciało. Ja szanuję, tak jak mówię, ja szanuję inicjatywę. Okej, okay, no i tutaj, a z kolei w tym małym było tutaj liścik, tak jak widzicie, a tutaj obrazek małpki, który finalnie pomyliłem ze mną, więc trochę lipa. No, także props dla was obu, zarówno dla Jakuba, jak i dla Szymona, bo tak zapamiętałem w sumie, udało mi się. No i cóż, jeżeli ty chciałbyś mi coś wysłać i pojawić się w tego typu filmie, jest taka możliwość, link masz w opisie, znaczy namiar na skrytkę pocztową. Także tam proszę kierować ewentualnie jakieś listy lub właśnie, nie wiem, cokolwiek, listy, paczki, co tam chcecie. Ja na pewno, że tak to ujmę, to prędzej czy później na odcinku pokażę, właśnie na takich filmach tego typu. No dobra, także teraz wracamy do troszeczkę bliższych nam, że tak to ujmę, czasów. Nie wiem, czy to tak można nazwać. Dwa listy za nami, pora otworzyć kolejne dwa, które jeszcze dostałem. Także zacznę sobie od takiego malutkiego. Będziecie widzieli takie, no będziecie widzieli przebitki tutaj takie różne, tak myślę, że można to spokojnie nazwać. No zresztą, no nieważne, po co wam mówić, co będziecie widzieli, skoro wy to widzicie, tak? Ja po prostu zastanawiam się, bo tak jak widzicie, nagrywam to w troszeczkę innej formie niż nagrywałem ten film, jakby tą poprzednią część filmu. Bo stwierdziłem, że tak, moim zdaniem będzie fajniej. Możecie dać znać, jak wam odpowiada. Czy właśnie tak, że są moje ręce i stół, czy wolicie właśnie tak, że jestem ja, moja twarz i macie jakieś tam, powiedzmy właśnie, swego rodzaju przebitki też w tle. No dobra, ale nie będę przedłużał, otwieramy liścik. W samym liściku, z tego co widzę, mamy kartkę. Nie wiem jeszcze, co na tej kartce się znajduje. Zaraz się dowiem. To jest chyba, tak, to jest zwyczajna kartka A4, na której jest coś napisane. Zaraz sobie przeczytamy. Nie jest tego zbyt dużo. Cześć Filip, mam na imię Max, mam 11 lat, oglądam Cię od grudnia. Bardzo podobają mi się odcinki z Bloons Tower Defense Battles, Tower Defense 5, z Kingdom Rusha i Robloxa. Chciałbym, żebyś nagrał więcej kart battle w Bloons Tower Defense Battles, okej, okay. I Plants vs. Zombies 2. Akurat planuję właśnie nagrywać też ciutkę więcej tych Plants vs. Zombies 2, bo z takim tempem, z jakim ja to nagrywam, to no to zbyt długo, w sensie nie skończę tej gry w życiu. Pozdrowisz mnie na odcinku, PS, subskrybuję Cię. Zazwyczaj nie pozdrawiam na odcinku, ale Ciebie postaram się pozdrowić na jakimś odcinku z Plants vs. Zombies, jako że wysłałeś list, a nie napisałeś komentarz, to wiadomo, wymaga więcej pracy, więcej zaangażowania. Nie dostaję zbyt wielu listów, więc cóż, pozdrowię Cię na odcinku z Plants vs. Zombies. Ciekawe, czy mnie dalej oglądasz. Dziękuję za list. Zabieramy się teraz w takim razie za kolejny, za większy list. Znaczy, czy większy? Po prostu większa, tak jak widzicie, ciutkę większy ten, ciutkę większa koperta, no ale równie dobrze, wiecie, to jest koperta wymiaru A4, jeśli się nie mylę, a poprzednia kartka tak naprawdę, jaką dostałem, to też jest wymiaru, wiecie, wymiaru A4, tylko była złożona, więc to, że większa koperta, nie znaczy wcale, że większa, no wiecie, że będzie, nie wiem, coś więcej, tak? Jejku, ja w ogóle nie umiem tego otwierać, masakr. Mam nadzieję, że nic nie uszkodzę. Okej, okay, po pewnych mocowaniach z klejem udało się otworzyć, chyba nawet nic w środku nie uszkodziłem, więc bardzo fajnie. Zaraz zobaczymy, co my tu mamy za liścik. Podpisane Marek. Cześć Filip, na początku chciałem Ci powiedzieć, że jesteś moim ulubionym youtuberem i obyś zmienił się tylko na lepsze. Okej. Okay. Moją ulubioną serią jest Kingdom Rush i chciałbym Cię poprosić, abyś mógł częściej go nagrywać. Choć i tak wszystkie serie są fajne. Powodzenia w nagrywaniu, powodzenia w graniu, nagrywaniu i nauce. Sorry, że tak krótko. Mam nadzieję, że fanart Ci się spodoba. Pozdro. A do fanarta przejdźmy sobie teraz. Pozdrawiam Cię również, Marek. Dzięki, że wykazałeś się inicjatywą i miałeś ochotę poświęcić chociaż parę dziesiąt minut, żeby napisać, żeby mi wysłać. Ja to oczywiście bardzo, bardzo doceniam. Bo dla mnie to jest naprawdę przemiły gest. Zaraz sobie zobaczymy, jaki fanart otrzymałem. O, widzę tam już coś z Bloons Tower Defense. Także zaraz sobie odczaimy, co tam w trawie piszczy. O, fanart akurat mi się podoba. Akurat fanarcik mi się podoba. Spoko, chyba do tej pory, no, chociaż te dart,
te dart, w sensie te darcy wyglądają trochę jak marchewki, jak się tak temu można tak przyjrzeć. No ale ogólnie naprawdę bardzo, bardzo fajne. No ja bym tego lepiej raczej nie narysował, ale to też w sumie żaden komplement dla ciebie, bo ja nie mam żadnych umiejętności, jeśli chodzi o rysowanie. Dobrze, moi drodzy, tymczasem to by było na tyle, jeśli chodzi o pierwszy odcinek z otwierania listów. Zobaczę, czy jeszcze nic na pewno nie ma w kopercie, ale wydaje mi się, że nie. Jeżeli wy też chcecie się pojawić na tym odcinku, to macie 100% gwarancję, że jeżeli wyślecie list, to na tym odcinku się pojawicie, ponieważ tak jak wspomniałem na samym początku, listów zbyt wiele nie dostaję, paczki jeszcze żadnej nie dostałem, także jeżeli wiadomo, no jeżeli powiedzmy ja dostanę 4 listy, no to na pewno macie gwaranta jak teraz, że wszystkie te 4 otworzę na filmie, tak? Także cóż, wszystkim dziękuję, którzy mi dzisiaj wysłali jakieś fanarty, jakieś listy ogólnie. Ja to wszystko sobie zachowuję, bo jest to naprawdę fajna pamiątka dla mnie i no wiecie, no to jest naprawdę, naprawdę fajna sprawa, także wielkie dzięki za to, że wysyłacie, że mnie tak na swój sposób motywujecie dodatkowo. Oczywiście też nie chcę, żeby teraz ktoś pomyślał, że no, jak nie wyślę, to będę gorszy czy coś takiego. Absolutnie. Wysyłanie takich rzeczy jest dobrowolne. I cóż, moi drodzy, bardzo wam dziękuję za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Mam nadzieję, że ten film wam się spodobał. Dajcie znać w komentarzach. Do usłyszenia. Miłego dnia wam życzę i cześć!